Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroesów Piątych na pseudoheroicznym. Kończymy sobie tak właściwie już misję czwartą kampanii Krasnoludów o nazwie Bracia. Musimy w tym momencie zająć Tor Hral, który w tym momencie... No i możemy tutaj po prostu iść, pokonać to i wygrać tę misję w tym momencie, tak na dobrą sprawę. Ale sobie jeszcze troszkę farmiłem. Zajęło to dosłownie 5 minut, bo tu wyczyszczenie takich najważniejszych rzeczy to było chwila moment. Ale co, tak sobie właśnie tutaj chodziłem, bo przegoniłem tu sobie te żywiołaczki. Wziąłem expa. I tadam. Mamy zapłon, moi drodzy, mamy zapłon. Zaklęcia ognia rzucane w walce przez bohatera zapalać będą cel i zadawać mu 100% obrażeń i jeszcze przez 3 tury. 100% obrażeń przez 3 tury kolejne. Zobaczcie, to jest... Właściwie każde nasze zaklęcie ognia zadaje teraz 4-krotnie większe obrażenia. Dlatego, że rozłożone w czasie. Wiadomo, no może jakieś super to nie jest, że rozłożone w czasie, no ale zadaje jednak obrażenia 4-krotne. Dobra, spowolnię sobie to, żeby nie było. No i teraz co? Kilka miejsc tam tak właśnie zostało. Oczywiście jest dużo jednostek, które sobie gdzieś tam się stworzyły. No i teraz co? Aha, dobra, wracamy tutaj. Ulepszę sobie te jednostki. Duncan już czeka przy faktorii handlowej. W chwilę się może jeszcze powymieniamy trochę tymi jednostkami. Czeka przy faktorii. Myślałem nawet nad tym, żeby może wziąć sobie archanioły. O, zobaczcie, to jest znowu odnowione. Żeby wziąć sobie archanioły po prostu. Bo mamy tam 7 aniołów. Możemy je ulepszyć na archanioły, co mogę zrobić. Nie jest aż takie drogie. I mógłbym mieć teoretycznie archanioły. Aż 7. Dlatego z drugiej strony... No, w sumie... Z drugiej strony nie ma na to miejsca, ale z trzeciej strony z kolei mogę... Co mogę? Teraz zobaczę, jak rzucę kulę ognia, nie? Nie dość, że zabiję tutaj 18, tu 11. To oni tak właściwie chyba nie zdążą zrobić tury, nie? Bo mają zapłon. Mają to umiejętność zapłon, proszę pokazać. O, właśnie, przez 3 tury. No i teraz teoretycznie... Powinni dostać obrażenia. Na początku tury. Dokładnie tak. Widzicie? Co tu się dzieje? Masakra. I oni chyba dostają tyle samo? Zobaczcie. Nie, dostali 112. Aha, że 100% tych obrażeń w ciągu 3 tur. A, okej, czyli oni co turę dostają... Sorry. Co turę dostają 33% tak naprawdę tych obrażeń. Właśnie, no 110, no to by się... 112, no. To by się zgadzało. Czyli oni dostaną obrażenia jeszcze raz. Czyli to się jednak pomyliłem, co przed chwilą powiedziałem, że... Czy oni jednak dostają przez 3 tury, co turę dostają 33% tych obrażeń, które normalnie by dostali, jakby z tego kuli ognia. Co i tak jest dobre, jakby mówić, to są jakieś tam dodatkowe jeszcze obrażenia, tak, które są zadawane na początku tury tych stworzeń. To jest właśnie najlepsze, bo gdyby na początku tury bohatera to zadawano, no to by było takie mech, ale na początku tury tych stworzeń i to jeszcze osłabia, zanim one się w ogóle ruszą. To dostaliśmy nic, nawet żadnego zaklęcia. Okej, rozumiem. I mi w oko. Dobra, robimy tych? No na razie nie, na razie sobie polepszajmy tą armię jeszcze, bo te ci rycerze są moim takim troszkę nemezis, można powiedzieć tutaj. Także nie robimy tego na razie. Mhm. No i to wszystko pozbiera Duncan oczywiście, bo on tu zbiera więcej surowców, tak? Tylko najpierw sobie jeszcze polepszamy te jednostki, mimo wszystko. O, tydzień szału, ciekawe. Żywiołaki chcą się przyłączyć, no nie dzięki. Jakby się dało ulepszyć na przykład na coś ciekawszego, to wtedy tak. O, właśnie, mamy już maksymalny level, więc możemy to ściągnąć i założyć na przykład to. Chociaż nie, właściwie za chwilę założymy coś jeszcze lepszego. Zobaczcie. Nie, zróbmy te duchy. Trochę naokoło poszedłem, ale niech będzie. No maksymalny poziom, oczywiście, że tak. Wiem o tym. Chodzi o to, żeby zebrać tych harpunników tutaj, którzy są. Właściwie to włóczników. Bo to są włócznicy. O, chcą się przyłączyć. No to super, że nie ma miejsca. To nie. To wywalone. Jak oni też się będą chcieli przyłączyć, to... No dobra. Ja ich mogę przyłączyć w ogóle? Mogę, okej. Okay. Fajno, fajno. No to powinien zebrać Duncan, ja wiem, ale to już. Nie zadręczajmy go, no. Ważne rzeczy na głowie. Jak stanie pod faktorem handlową na przykład. No dobra. Was na pewno tak. Was na pewno tak. I no, w sumie niewiele nam brakuje, żeby ulepszyć sobie jeszcze tych tanów. Także na pewno to zrobimy. No i zobaczcie, jaka piękna armia. 666 strażników. Więc co, wymieniamy się. Nie wiem, czy wszystkim. Na pewno bym kryształów trochę zostawił. Na archanioły ewentualnie, przepraszam. Ale wydaje mi się, że całą resztę możemy sobie... O, mogę tak sobie robić. Tutaj max. A w sumie to więcej niepotrzebne. Chyba będzie. No właśnie, na których teraz? Władców płomienia czy władców burz? Oni generalnie... Aha, oni są odporni na magię powietrza. A oni na magię ognia. No to na magię ognia w takim razie, bo Armagedon ewentualnie mógłby nam zaszkodzić. No dobrze. No nawet Duncan ma średni. No tak, bo on ma jeszcze jednostki do ulepszenia chyba. I do oddania mi. No dobra. To się nim jeszcze wrócimy, może.
Przechadujmy ten kamień jeszcze trochę. Tak z połowę tego kamienia. Nawet więcej. Coś mi w gardle się siedzi. I nie jest to, nie jest to, o czym myślicie. Okej, okay, maksymalny poziom. Czy ty możesz wszystko tutaj ulepszyć, czy jeszcze nie? Drogi tękanie. Można by nim teoretycznie jeszcze pozbierać surowce, znaczy statystyki, znaczy się. To tutaj berserkerzy. I w sumie te archanioły. Dawaj tam. Jeszcze kusznicy. Taką mamy armię. Zobacz to pozbierać, nie masz co robić. Staty, czemu nie? I to nas prowadzi gdzie w sumie? Tu nie wchodziłem chyba jeszcze ani razu, nie? A, to prowadzi tutaj. No tak, bo tu Rolf wchodził. Nawet nie wiem, czy tam będziemy iść. Czy chcemy to zrobić z całą armią? Czy po prostu samymi wodcami piorunów? No poszedłem samymi smokami na przykład, ale to takie ryzykowne dosyć. No ale spróbujmy zrobić cokolwiek. Jakkolwiek. No, w sumie to są dobre straty nawet. Tak właściwie. O, to jest fajne miejsce w sumie. I to gdyby... Znaczy, że mam dużo miejsca. Wydzielmy sobie dwóch. Wróćmy do starej szkoły. Starej, dobrej szkoły. I teraz zróbmy tu... No przesuń ich tam po prostu, gdzie tym mamutem mi tutaj. Dobra, ty tu, ty tu. Oni za dużo ruchu nie mają. Więc gdyby jednego ustawić tutaj, drugiego ustawić mniej więcej tutaj, no to oni nie przejdą, nie? Wtedy mogę się jako tak obronić. Nawet jakoś, jakoś może... Tak. O. I spróbujmy. Właśnie tam nic nie zrobi, znaczy może zrobić to w sumie. Raz na walkę, to co tam może zadać? Za taką wybrany oddział? Chyba obrażenia i jeszcze znamienie ognia. No to dawaj na to znamie. To jest atak na odległość, także no właśnie. I jeszcze znamie. I teraz może nie tak, żeby go zablokować, tylko żeby... Poczekać. Poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Okej. Okay. I teraz będziemy blokować dopiero. Jakoś. Dobra, możemy walnąć jakimś Armagedonem na przykład. No może niekoniecznie. Ale głębokie zamrożenie. Albo kula ognia. Dlatego oni się trochę daleko od siebie ustawili, nie? Więc może głębokie zamrożenie na tego. Skoro już go tak bijemy. Za 6. Teraz jeszcze kula ognia. Za 5. Jak widzicie, no 5 nawet takich magów zabija. Znaczy 10 takich magów jest w stanie zabić nawet tych rycerzy śmierci, nawet całkiem sporo, więc... Jest okej, okay. No teraz tak, jeden ma zablokować to przejście temu, a drugi zablokuje, o w sumie to... O, ten się podsunie po prostu jeden do przodu. Dobra, atakujemy w ten sposób, zobaczcie ile obrażeń. I jeszcze jakieś tam morale weszły, chyba coś takiego. Bo się mocno przesunął na polu bitwy. Znaczy, ten jeszcze był ten, niszczące rany weszły, o panie. Panie, no to chyba tylko dwóch tych stracimy, jeżeli w ogóle. Bo w sumie to jeszcze mogę zrobić. Przecież, widzicie, prosta strzałka zawsze też. Dzięki temu snu, no właściwie dzięki łukowi. Z drzewa wiśni chyba czegoś tam nazywał. Mhm. Okej, okay. No i teraz możemy na przykład walnąć taką kulą ognia. Albo kręgiem zimy. No, kula ognia, dawaj. Mam jeszcze zapłon, więc. Mhm. Tutaj za 4. Czy 4, albo tak. Ja nie wiem, czy on dostanie jeszcze obrażenia? Ma zapłon, no to chyba zginie, tak po prostu. Zobaczcie, znamie ognia, ogień, zapłon, niszczące rany. Patrzcie, ile negatywnych efektów. Właśnie o to chodziło, o to chodziło. Taki był plan. Pierwotny. I teraz chyba jak się tu podsunę gdzieś, to może... O, widzicie, jak pięknie. Idealnie. Nawet tego mogę sobie jeszcze wskrzesić bohaterem, jak będę chciał. Bo mogę. No właśnie, ten ginie od niszczających ran. Tutaj strzelamy za milion. Pyk. No i co, można? Można, oczywiście, że można. Okej. Okay. A wiecie co? To Boga temu zabroni. Proszę bardzo, wskrzeszamy sobie tego. No tamtego sobie nie wskrzesimy, bo on stoi na nim. Niestety. Ale tego to spoko. I pyk. No i co? Można? Widzicie? I tylko jeden obrót straty. Proszę bardzo, ja chciałem jakiś tanami to robić. Wow. Maksymalny poziom, to sobie zbierze tankat, wszystko. I zbieramy. Wiecie co? Nie potrzebuję tego już. Bo nie potrzebuję ani expa, ani artefaktów. Nie plus 2 do szczęścia. Ale mam to. Mam to, to jest lepsze. Nieodwiedzone. No to lecimy. I teraz tak, jeszcze chyba parę miejsc miałem do odwiedzenia. Tutaj te serafy. O właśnie. Do zrobienia jeszcze. Potem jeszcze będą chyba drugie serafy i potem będziemy atakować już Torchral. To serafy oczywiście powtarzamy i zrobimy to w bardzo podobny sposób, wydaje mi się. A może na przykład... Zostawmy samych tanów. Coś wam pokażę zaraz. Może, jak się uda. A można było ich lepiej postawić na przykład. O, to jest ich umiejętność. Tutaj w sumie można było zobaczyć, jak właśnie ta
Taka fala się rozchodziła. Ale to... Za wiele to nie robi. Znaczy, no, jak nam siądzie idealnie, no to wiadomo, że zrobi coś, ale... To znaczy rzadka sytuacja, żeby to coś zrobiło. Jak tam było? 52 właśnie? Idealnie? Zobaczymy, mogę tego użyć? Nie mogę. No, czyli tyle idealnie było. No i teraz, czy się uda? No, okej. No, oni niestety już nie walą tą błyskawicą. Więc jakby te obrażenia już są takie, jakie są pokazane, że tak powiem. Żadna dodatkowa błyskawica ich nie uderzy. No, ale... Mają tą falę teoretycznie, nie? Tak właśnie najlepsze jest to, że oni mogą jeszcze użyć tego... A czekajcie, tak, nie zbierać to tutaj, ten skarb. Oni mogą użyć tego ataku na odległość. Za tylko jeden raz na bitwę. Ale umówmy się, zaatakowanie taką potężną jednostką jest bardzo mocne. No mówmy się, oni tam dość sporo wybiją. No i Duncan za to, że ma pomysłowość, czy tak jak się to nazywało, będzie nam zbierał dużo surowców. Które nie są już potrzebne, co prawda, w tym momencie gry, ale... No dobra, więc tego expa nawet. Bo Duncan naprawdę nie trzeba levelować, to jest... Optać na posyłki, nawet tego nim nie zbiorę. Tu masz jeszcze potrzebne do mocy na przykład. A tak poza tym to... Nie, co by tu można dołożyć jeszcze? Na pewno te nasze jednostki pozostałe. Będzie ich wywal w ogóle. Ja tu lecimy po drugie serafy jeszcze. Ile mamy? 11 już. To nie wiem, czy zdążę. No, zdążymy ze wszystkim. Chociaż to oblężenie tego Torkora nie będzie trwało jakoś długo, no nie oszukujmy się tak. A, jeszcze smoczołtopia, właśnie. No, smoczołtopię też zrobimy. Chociaż żadnego zakręcia już tak właściwie nie mogę tam stamtąd dostać. Gdyby, że jakiś artefakt. Ekspa w sumie też nie potrzebuje, złota też nie potrzebuje, więc nie po co to robić, nie? No, ale zrobimy, no. I tu znowu, samych tanów, proszę bardzo, tutaj. No tak trochę słabo, no dobra, niech będzie. Gdyby było ich więcej, to bym rzucił Armagedon, no ale... A w sumie... Kto Boga temu zabroni, prawda? No i pyk! Za dwóch, a tutaj czar odparty. Atakujemy w ten sposób, no nawet zada więcej. Ciekawe. No i teraz pewnie mi zginie jeden, tak? No i już, no właśnie. Już go nie odzyskam, no dobra, trudno. Walić. Tu mam jakieś coś tam. Artefakt. Spoko. Złoto. Najbardziej mnie interesuje tutaj pozycja do obrony. To te surowce to tam. Też w sumie. Już tu jestem. Zmieniam zdanie po prostu co 3 sekundy. Dobra. Jeszcze smocza utopia. No i potem idziemy na Torchral. Już nic więcej nie ma tu do roboty. Chcemy już coś tam pozbierać, co zdążysz. No i w sumie jeszcze chodź nam i przekaż wojsko w sumie na następnej turze. Ścigaj. Wziąłeś to? Nie wziąłeś. Okej. Okay. Czyli nie chcesz po prostu. To nie jest tak, że ja nie chcę mu dać statystyki, tylko on po prostu nie chce jej zabrać. Frajer. Dobra, nie ten przycisk. Okej. Okay. No tu chyba już nic więcej nie było do zdobycia. No ten easter egg, wiadomo. Tu w tym miejscu. Helipopter. Okej. Okay. No ty idź, zaraz przekażemy ci armię. Jakoś tam się powymieniamy. No nie, no te archanioły, no niby fajnie. Ale to jest duża jednostka, ciężko będziemy ochronić. Jest ich niewiele. A wskrzeszenie mamy po prostu na bohaterze, więc może po prostu sobie to oszczędzę, wezmę sobie tylko jednostki najważniejsze, czyli nie was, czyli was i was. Tak, dokładnie tak. No tak można by wymienić teoretycznie, ale to... Tam. Duncan? No nie wiem, może tu było chyba coś jeszcze do statystyk, nie? O, tutaj i potem poniżej jeszcze. No to też sobie weź. A, co tam? Gdybyś to miało kiedyś przydać, no sobie to weź. Gdyby jednak. Ale więcej tu nie farmy nie będę, nie, maksymalnego poziomu ani nic. On się to w ogóle nie przydaje. Nawet w kolejnym dodatku, czyli w Dzikich Hordach, on tam też niby występuje, ale też raczej jako poptać na posyłki bym powiedział. No, rozegrajmy to tak po prostu for fun. Nawet zostawmy sobie Tanów i tych magów. Oni są oboje odporni na Armagedon. No panie. Pani tutaj, bo są odporne na magię. Okej. Okay. Nie wiem, czy on jest czasami w stanie zaatakować chyba i tak. O, panie. Ale wam pala. Jak ten Armagedon zadziała w ogóle, bo to jest ciekawe teraz. Okej, okay, tego zranił. Tego też. A! To idealnie zadziałał w takim razie. Tego co widzę. To jakieś runy wskrzeszenia, czy nie? A, nie tu. Czekaj. Ty. Może się nie da. Okej. Okay. Chyba coś znowu straciłem, nie? Jakiś z tych tanów znowu. Ale potem, jak mam idealnie 50, to jest super. A, jeden zginął. Ale idealnie 50. O, super pierścionek. Dużo złota, wiadomo. Coś jeszcze ciekawego? Artefakt? No, w sumie też całkiem fajny.
Może nie na. Nie na ten. O, same pierścionki z tego co widzę, tak? Znaczy biżuteria w sumie. A to był naszyjnik. To nie, mamy lepszy. To nie, to nie, to nie, to nie, też nie. To nie, to nie, to jest lepsze. Magia zniszczenia, no mamy wszystkie czary magii zniszczenia tak właściwie, więc może lepiej nie. Ale wolumen magii przywołania, o, to jest ciekawe. I tego mi nie pokazali nawet. Plus 2 do zdrowia i plus 10 do inicjatywy dla wszystkich jednostek. Jak najbardziej, no i lecimy tutaj. Już nie ma nic więcej do zbierania. Można by teraz, wiadomo, czekać na przykład miesiąc, prawda, i tam polować na artefakty, czekać aż się pojawi coś ciekawego w waszej utopii. No ale to... Bez przesady, bez przesady. Już w poprzedniej misji tak robiłem i to było bez sensu. Znaczy bez sensu, nie, no tam to miał sens akurat. Ale generalnie to było trochę... Nad wyraz już. Bez przesady, bez przesady. Wszystko mam poulepszane, wszystko mam pobrane. Wszystkie zdolności są wzięte, maksymalny poziom. Wszystkie te zadania, także spoko. Udało się tą misję zrobić na 100% właściwie. No, jeszcze sobie tą misję ostatnią rozegramy. Znaczy, ostatnią walkę tak właściwie. Jest średni. No to w sumie nawet się spodziewałem, że aż tak wysoko będzie. No, spoko. Dawaj, tą bitwę nawet nie patrzę, jakie są te straty. Po prostu od razu powtórz. No, mamy jeszcze jakieś 15 minut, także spoko. Wylatacie, wy to, wy tamto. Obszarówek za bardzo pewnie jakiś nie będzie, więc możemy tak stać. No spoko, tylko was bym jakoś przestawił. No jakoś w ten sposób. Mniej więcej. O, katapulta ze szczęściem. Proszę, proszę. Taką w smokulce. Nawet nie wiem, czy po prostu walnięcie Armagedonem nie byłoby super. Prawda, nasze jednostki też oberwą i to dość mocno, no ale... Dobra, tutaj, tu, tu. Tu, tu. O, w sumie, o, u. No to wygląda na najsensowniej. Bo oni mają ścianę ognia i na pewno ją rzucą teraz. To miejsce. O tym zapomniałem w sumie. Serio? Ścianę ognia w smokę rzuciłeś? No to było bardzo mądre. Teraz się rzucę kulę ognia. Albo może nie kulę ognia? Nie, czekaj. On daje z nami ognia, nie? Walni w tego, bo za chwilę my tam walniemy jeszcze kulą ognia. Albo czymś jeszcze gorszym. Albo ścianą ognia? Nie, kulą ognia. Tutaj. A resztę będziemy atakować... O, ciekawe, zobaczcie. Niby mam ten łuk, nie, który daje mi prosto strzałę, ale jednak czasami strzała jest złamana, z tego względu, że są mury. I te mury zmniejszają obrażenia. A tutaj z racji, że muru nie ma, bo jest otwarta brama jakby, no to ten pocisk jakby przeleci przez tą bramę, nie? O, to jest jakby tak wytłumaczone. Więc może w to można by zaatakować? No chciałbym w nich. A nie, oni zasięgu nie mają. Okej, okay, to w smoka. Ło! Wszystkie zginą, co? Dokładnie tak. Z takim jednym harpunem 11 smoków wyparowało po prostu. No dobra, tutaj. Nawet runa nietykalności. No i tak właściwie, no fokusowanie takiego smoka jest bardzo mądre, tak? Z drugiej strony, no bo jego nie jestem w stanie w ten sposób wskrzesić, nie? Jego nie uratuję w ten sposób już. Jest to żywiołak, więc... No właśnie. Jak stracę smoka, to stracę smoka już. Nic z nim nie zrobię. Co, Armagedon? For fun? Dawaj. Nie powinien był tego robić, ale... No właśnie. Jak widzicie, wszyscy wrogowie dostali... No prawie wszyscy. Ci, na których zadziałało, dostali jeszcze zapłon. Tak? Dokładnie tak. No, on użył tej błyskawicy takiej. To jest bardzo podobna umiejętność, tak? On też może właśnie razem bitwę chyba użyć tej takiej błyskawicy na odległość. To już sporo nawet tutaj zrobiła. Nawet jakieś wskrzeszenie tutaj. Nasze jednostki zapłonu nie dostały, bo na nasze jednostki zapłon nie działa. O, tutaj zapłon zadziałał, 15 obrażeń. Ale co jeszcze? A, być może ktoś zauważył, że jak tutaj walnęła ten meteoryt jakby od Armagedonu, to zginął mi jeden smok. I to ktoś mógł się zastanawiać, dlaczego umarł jeden smok, skoro jest on odporny na ogień. Dokładnie tak, jest odporny na ogień, ale nie jest odporny na obrażenia fizyczne. A ten meteor, właśnie Armagedon tak działa, że on najpierw zadaje obrażenia fizyczne na całym środku, tutaj, na tym obszarze chyba 4x4, z tego co pamiętam. Zadaje obrażenia fizyczne, a następnie zadaje wszystkim na polu bitwy obrażenia od ognia. Więc generalnie wszyscy otrzymują obrażenia. A, tutaj. Wszyscy otrzymują obrażenia, no ale tutaj ci na środku jeszcze większe. O, mają ogień krzyżowy. Kolejna umiejętność. To kula ognia. Tu, tu, tu. A, kula ognia nie zadziała na tych magów. To po prostu strzel. Okej, okay. No i bo. No moi tanie są nieco lepsi. Głównie dlatego, że jest ich 50.
Okej, ty się przesuń. Gdybym nim zwojtował albo poczekał, to otrzymałby obrażenia od tego Gnetty. Ściana ognia w ten sposób właśnie działa, że jakby zmusza nas trochę do przegrupowania się. No, mamy smoka, który sobie może zionąć. Super. Bardzo ci harpunnicy to i tak by zginęli. Mają jeszcze zapłon. Ale... Okej, zobaczmy. Hej, jeszcze ta fala poszła. Niestety, czy ta fala na nas czasami nie działa, ale chyba nie działa na nas. Ej, czekaj, nie, czekaj. Jakaś implozja albo głębokie zamrożenie. No to trzeba jakoś zakończyć z przytupem przecież. Za 60? Coś tak mocniejszego bym powiedział? Nie za bardzo. A, to wali zamrożenie. Nasi harpunnicy dobiją. I pyk, jeszcze ze szczęściem. 3500 obrażeń. 2500, przepraszam. Okej. Okay. To nie było trudne. O, wrażliwość. Okej. Okay. Grupowe odbicie pocisku. O, to jest przydatne w sobie. Jeszcze dowiemy, jakie tam zaklęcia zdobyliśmy. Ale no, grupowe odbicie pocisku, no w sumie tak. No, mamy grupową wytrzymałość. Grupowe odbicie pocisku też się przyda. No cóż, także co? Film trwa 20 minut, nie za dużo. Ale wydaje mi się, że... Czasami też tak musi być, no jakby trudno. O, wskrzeszenie, to ciekawe, możemy sobie zabrać, bo... Jakbyśmy go nie mieli. Ojejku, jakbyśmy go nie mieli, prawda, to możemy go sobie teraz zabrać. No ale nie, zdecydowanie coś innego. Chyba złoto wezmę. To jest najsensowniejsze. No ale dobra, na tym się będę zastanawiał następnym razem. No i co? To się może z wami pożegnać, niestety szybciej niż zwykle, no ale... Tak bywa. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku i... na razie.